Panie marszałku, Wysoka Izbo, jak trwoga, to do pomysłów Konfederacji. Jak trwoga inflacyjna zapukała do drzwi, to wtedy rząd sięga po rozwiązania, które Konfederacja zaproponowała już parę miesięcy temu. Wtedy jednak Biuro Analiz Sejmowych orzekło, że te rozwiązania są sprzeczne z prawem Unii Europejskiej. Więc zobaczymy, jak będzie teraz. Szanowni Państwo, ale skąd ta inflacja, pojawia się pytanie. Skąd ta inflacja, pojawia się pytanie. Pan poseł Kosztowniak, reprezentujący PiS, mówił tutaj przed chwilą, że z polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej. Brawo, wreszcie to przyznaliście. Wreszcie to, o czym mówimy od 10 lat, przyznajecie, że polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej prowadzi do katastrofy i prowadzi do drożyzny, do cen energii szalejących. Tylko wie pan, panie pośle, co? Wy jeszcze parę miesięcy temu tę politykę wspieraliście. Jeszcze niektóre agendy waszego rządu do tej pory wspierają tę politykę klimatyczno-energetyczną. Jeszcze w zeszłym roku pan premier Morawiecki zgadzał się na kolejne dokładanie limitów do polityki klimatycznej Unii Europejskiej. No jelonek Bambi poznaje świat. Tak dzisiaj jest z waszym stosunkiem do polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej. Nagle żeście się zorientowali, że to, co dla nas od 10 lat było oczywiste, że to dożyna polską gospodarkę. Tak właśnie jest. Więc wyciągnijcie wnioski, wypowiedzcie tę politykę jak najszybciej. Drugim elementem, który sprawia, że jest inflacja i szaleją ceny, to oczywiście różne uwarunkowania międzynarodowe. Od rosyjskiego szantażu gazowego, przez sytuację międzynarodową, drukowanie w skali światowej, masowe pieniądza. A trzecim elementem, dla którego mamy inflację, jest oczywiście masowe drukowanie pieniądza w Polsce. A skąd to drukowanie masowe pieniądza w Polsce? A stąd, że były lockdowny i trzeba było ratować wiele firm, dając im bezpośrednio pieniądze do ręki. I znowu mówiliśmy, że tak to się skończy. Konfederacja jako jedyna wobec zjednoczonej koalicji lockdownowo-sanitarystyczno-covidowej mówiła, że tak to się w gospodarce skończy. Że te wszystkie tarcze, że te wszystko, co robicie, skończy się tak czy inaczej masowym dodrukiem pieniądza, który będzie skutkował katastrofą gospodarczą i inflacją. Dokładnie tak. I co wyście zrobili jeszcze w związku z tym? Wyście wymyślili nowy nieład. Na zbyt skomplikowany system podatkowy nałożyliście wielką łatę, a jak się okazało, że ta łata w sposób katastrofalny wchodzi od stycznia tego roku, to zaczęliście produkować mnóstwo łat dodatkowych i mamy teraz podatkowy potwór Frankensteina. Szanowni Państwo, Konfederacja składa poprawki do tej ustawy. Większa obniżka akcyzy na stałe, obniżka opłaty paliwowej na stałe, likwidacja opłaty emisyjnej na stałe, a nie na pół roku, zwolnienie z VAT na energię elektryczną na stałe. Dziękuję bardzo. Pani poseł.